Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja. Jest z nami dwóch krakowskich dziennikarzy, dwóch legendarnych krakowskich dziennikarzy, jeżeli można tak powiedzieć. Jest z nami dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Grzegorz Wojtowicz. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. I jest z nami również dziennikarz Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Bartosz Karcz. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początek zagadka, panowie. Kategoria zagadki i historia. Kiedy ostatni raz Wisła wygrała 6 spotkań pod rząd? W sezonie mistrzowskim 2011-2012. Bardzo dobrze. No to teraz przejdźmy sobie do tego, co działo się w piątek. Spotkanie w Bełchatowie. Wisła wygrała 3-0. No i ciężko pytać, czy podobało się to spotkanie, ale może zapytam od razu o Angela Rodado. Czy widzą panowie jakiś progres w jego grze na przestrzeni ostatnich kilku spotkań? Może najpierw pan Bartosz Karcz. To jest przede wszystkim zawodnik, to jest paradoksalne, bo on strzela mało bramek, a mimo wszystko nie jest w jakiś sposób hejtowany przez kibiców. I myślę, że wynika to z jednej prostej rzeczy, że kibice jednak doceniają to, że on na boisku nie sabotuje gry, nie przychodzi obok meczów. No, angażuje się całym sobą w grę, nie zawsze to przekłada się na gole, częściej nie. Natomiast no akurat w Bełchatowie przeprowadził fajną akcję, dał Wiśle bramkę na 2-0. Tak naprawdę myślę, że prawie już zamknął te drzwi, a gol Mikiego Wilara 10 minut później już definitywnie zamknął drzwi tego spotkania. Czyli zrobił swoje. No, po meczu trochę tak żartowałem do niego, że mam dla niego złą wiadomość, że to jednak nie jego gol. Z uśmiechem na ustach wykucał się, że to jest właśnie że jego gol. Wykazał się tutaj znajomością języka polskiego, wiadomo jakich słów, dla podkreślenia swoich racji, ale może nie będziemy cytować. Natomiast to wszystko oczywiście było na wesoło. Myślę, że zrobił swoje i, no i rzeczywiście jak patrzę na jego zmiennika, który przyszedł w zimie do Wisły, no to rozumiem trenera Sobolewskiego, że wystawia w wyjściowym składzie wciąż Angela Rodado i tyle. Oczywiście, żeby zamknąć już całkiem usta wszystkim krytykom, przydałyby się bramki i oby one przyszły w jego przypadku w tych najważniejszych meczach, które wciąż przed Wisłą. Pan Grzegorz uśmiechnięty, więc może zapytam pana, panie Grzegorzu, czy gdyby pan miał kogoś ściągnąć do Wisły, powiedzmy po sezonie, gdyby Wisła awansowała do Ekstraklasy, to czy pan by ściągnął jakiegoś napastnika właśnie do Wisły, bo patrząc na bramki, same bramki Angela Rodado, no to na razie się nie broni. No, na razie to ja bym w ogóle nie chciał wchodzić w takie dyskusje, kogo Wisła będzie potrzebować w razie awansu. Po pierwsze, najpierw ten awans trzeba zrobić, po drugie, gdyby się udało awansować, trzeba po prostu naprawdę zrobić solidną analizę tego zespołu, tych zawodników. Jak widzimy, co się dzieje z Beniaminkami w Ekstraklasie, to naprawdę nie ma co w ogóle przykładać miary pierwszej ligi do Ekstraklasy. Ja nie mówię, że jest jakaś totalna przepaść między tymi ligami, ale różnica jest spora. Widzimy, w jakim stylu w zeszłym roku Miedź Legnica wygrała pierwszą ligę i teraz okazuje się, że już de facto z Ekstraklasą się pożegnała, w zasadzie żegna się, bo to będzie jeszcze trwało kilka kolejek, więc naprawdę tutaj wybieganie w przyszłość, co Wiśle będzie potrzeba, jak awansuje do Ekstraklasy, jest stanowczo za wcześnie. Natomiast jeśli chodzi o Rodado, to ja szczerze mówiąc nie rozumiem za bardzo tych takich uwag krytycznych pod jego adresem. To znaczy oczywiście można się do wielu rzeczy przyczepiać, jednak dla mnie liczy się to, czy ofensywa Wisły spisuje się dobrze, czy ma problemy ze zdobywaniem bramek, czy nie. Na razie Wisła zdobywa minimum 2 bramki w jednym meczu albo 3, więc nie widzę żadnego problemu, czy te bramki strzela Luis Fernandez, który gra teoretycznie na 10, czy jakiś skrzydłowy, czy Rodado. No, po prostu ta ofensywa ma funkcjonować, każe ofensywni mają zdobywać bramki i to robią, więc czy robi to jeden, czy drugi akurat nie ma większego znaczenia. Akurat w Wiśle bardziej skuteczny jest ten taki cofnięty trochę Luis Fernandez. No i tyle, no rzadko jest tak, że się ma dwóch takich super snajperów.
No i tak, jakby nie patrzeć, nawet zaliczając mu tą bramkę w Bełchatowie, no 99% to jego zasługa, to wcale takich tych złych liczb nie ma. No, przy kilku akcjach bramkowych brał udział i miał istotny wpływ. Przypomnijmy sobie chociaż mecz chyba z Odrą, tak? Kiedy Fernandez dobijał na 1-1. Jego strzał groźny. On jest bardzo aktywny, dlatego jeszcze raz to powtórzę, o czym mówiłem. Tak porównując nawet do zeszłego sezonu, dlaczego tak Jan Kliment był krytykowany? No bo właśnie przechodził obok tych meczów. Kibice to bardzo wyraźnie czują i dostrzegają. A Rodada, nawet jeżeli tych bramek nie ma tyle, ile by pewnie kibice chcieli, to doceniają jego zaangażowanie w grę, bo on naprawdę jest bardzo aktywny, wykonuje mnóstwo pracy na boisku i to jest doceniane. Ja myślę też, że on jest też taką postacią dość pozytywną w zespole. No, nie siedzę tam w środku w szatni, no, ale tak obserwując jego zachowanie po meczach, w trakcie jakichś tam celebracji i tak dalej, widać, że jest zawodnikiem chyba takim lubianym, sympatycznym. I to też jest chyba ważne dla budowania atmosfery. To teraz przejdźmy sobie do środka pola i tam grał drugi Hiszpan, że nie drugi, ale będziemy jako drugi do omówienia. Tachi, czy uważają panowie, że on zagrał dobre spotkanie? Bo jednak kibice, jeżeli kogoś krytykowali po tym spotkaniu, to właśnie jego. Myślę, że zagrał przeciętne spotkanie. Ja wcale nie uważam, że on zagrał jakoś tragicznie. Miał 2-3 straty takie niepotrzebne. Piłkarze trochę narzekali, że to wynikało te takie błędy z tępego boiska, że piłka nie chciała za bardzo po nim chodzić. Oczywiście no, można się doszukiwać tutaj takiego tłumaczenia. No, fakty są takie, że miał te 2-3 straty, ale też to nie było jakieś jego tragiczne spotkanie. Ja myślę, że to takie zestawienie jego wypada może mniej korzystnie, no bo porównujemy go do Igbekeme, który jest bardziej widowiskowym piłkarzem, przede wszystkim bardziej nastawionym na grę do przodu. Natomiast no, Tachi też swoje obowiązki, te zamykanie przestrzeni, blokowanie pewnych sektorów boiska wykonuje, więc ja nie krytykowałbym go w czambuł. Myślę, jeżeli miałbym tak oceniać jego grę w tym meczu, no to nie był to jakiś wybitny występ, ale nie był też tragiczny. Po prostu przeciętny, solidny mecz ligowy z kilkoma błędami, z kilkoma dobrymi zagraniami. Tak bym to chyba ujął. Czyli na dzisiaj by pan nie robił żadnej korekty pod względem tej pozycji? Zawsze trzeba zapytać, kogo w to miejsce. No możemy mówić o Baszy, czasami jest potrzeba jednak, myślę, że w tym kierunku trener Sobolewski idzie, takiej siły fizycznej więcej w środku pola. Też troszeczkę ktoś musi czasami skoczyć po prostu do głowy, żeby powalczyć. Miał tą rolę spełniać Igor Sapała, złapał kontuzję, no więc to jest trochę awaryjne wyjście, nie da się tego ukryć. Ale trener Sobolewski jest, z tego co wiem, zadowolony z postawy tego zawodnika. Ja nie spodziewam się tutaj, jeżeli nie nastąpią, nie wiem, kartki, kontuzja, żeby chciał póki co zmieniać tą konfigurację w środku pola. No też myślę, że trener Sobolewski nie jest raczej trenerem, który robi zmiany, gdy drużynie idzie. Raczej jeśli jakaś jedenastka, jakieś rozwiązania personalne mu się sprawdzają w sensie wyników, to, a drużyna wygrywa, to nie będzie szukał na siłę nowych rozwiązań. Oczywiście może Basza w meczach u siebie, na przykład gdy Wisła ma zdecydowanie większą przewagę, nie musi tak mocno walczyć w drugiej linii, bo przeciwnik jest wycofany, bardziej byłby kreatywny, ale no Basza też musi być zdrowy i musi mieć siły na te przynajmniej 60-70 minut. W jego przypadku jest to tyle trudne, że cały czas coś mu przeszkadza, nie może trenować. Swoje lata już ma, więc niech Basza daje tak dobre zmiany, jak na przykład w meczu z GKS-em Tychy i będzie wszystko okej, a jeśli będzie dłużej zdrowy, to prawdopodobnie może wskoczyć do składu, no ale najpierw musi spełnić te warunki, czyli być zdrowy i dać gwarancję przynajmniej 60-70 minut gry. Tachi też ma chyba ten plus, że on jest wyższy od swoich kolegów, więc kogoś potrzebuje Wisła do grania tych wysokich piłek, do wygrywania, no bo nawet Igor Łasicki mówił, że Wisła nie jest wysoką drużyną, jak przyjadą jakieś wielkoludy, no to pasuje, żeby chociaż jeden był, który będzie z nimi walczył.
No tak, ale to też nie jest do końca tak, że tylko zawsze wielkoludy wygrywają, bo to takie bardzo takim, myślę, obrazowym porównaniem był mecz z Katowicami. Jakby popatrzeć na wzrost Katowiczan i Wisły, no to była dosyć duża dysproporcja, różnica, jednak no, na końcu wygrały aspekty czysto piłkarskie, więc dobra drużyna się po prostu obroni, jeżeli ma jakość, jeżeli ma umiejętności i tyle. Natomiast no, rozumiem też jakby ideę wystawiania Taczego w środku pola, żeby troszkę te centymetry wyrównać, bo to też czasami może być istotne. Powiedzmy sobie tak, drugi z pomocników, James, no widywałem gorszych pomocników w środku pola w Wiśle Kraków. Być może Wisła, tak było trochę zmartwienia odnośnie tego, że Basza łapie kontuzję, że Sapała złapała. Może to akurat te urazy wyszły w Wiśle na dobre, bo gdyby oni obydwaj byli zdrowi, to może nie byłoby aż takiej determinacji, żeby jeszcze kogoś ściągnąć do drugiej linii. Tymczasem udało się ściągnąć naprawdę solidnego zawodnika. No, oczywiście były znaki zapytania przed jego sprowadzeniem, bo zawodnik od września nie grał w piłkę. Jednak patrząc na jego CV, to można było z góry zakładać, że on jednak jakieś umiejętności posiada, no bo grał naprawdę w dobrych klubach ostatni sezon w MLS-ie, więc w lidze lepszej niż polska ekstraklasa. Trudno więc było przypuszczać, żeby to był jakiś nieudacznik. Zresztą widać, że trener, że dyrektor sportowy Kiko Ramirez jednak no, dobiera tych piłkarzy i nie są to zawodnicy, którzy po prostu są słabi. No, przynajmniej na pierwszą ligę posiadają, gwarantują jakiś tam poziom umiejętności. No a tutaj myślę, że Wisła zyskała dzięki temu, że ten transfer został przeprowadzony, bo właśnie taki zawodnik był potrzebny. Oczywiście można teraz tak się trochę obruszać, że przez to Kacper Duda wypadł ze składu, że nie stawia się na Polaka, tylko na jakiegoś piłkarza, który jest, nie wiem, wypożyczony, może w czerwcu odejdzie, bo trudno przypuszczać, nie wiadomo, czy Wisła go wykupi, czy go będzie chciała zatrzymać, czy on będzie chciał, tu jest wiele znaków zapytania, no ale z drugiej strony, no, skoro traktujemy ten sezon jako taki, którym wszystkie ręce na pokład i walczymy o ekstraklasę, no to gra lepszy. No i, a on jest w tej chwili lepszy od Kacpra Dudy i dobrze, że jest. Zgadza się pan, panie Bartoszu? No, widzimy to z tygodnia na tydzień. No, jak na warunki pierwszoligowe, no to jest piłkarz troszkę z innej bajki i po prostu no, przerasta poziomem tą ligę, z czego korzysta Wisła. No, i znów tutaj można było wrócić do jakości, tak, że ona na koniec przeważnie wygrywa. No bo Wiśle ten mecz tak się układał, jak się układał przez pierwsze tam 28 minut. Bełchatowie trochę się męczyła, miała problemy z wyjściem spod pressingu Skry. No ale później właśnie no, jedno zagranie takie piłkarza trochę z większą wizją gry przez dwie linie dopieszczone do Aleksa Muli i tak naprawdę otworzyło wynik i pozwoliło Wiśle grać już dużo, dużo spokojniej. I to daje ich Bekemę, nie tylko w kwestii odbioru. Poza tym to jest piłkarz, który mi się podoba z takiego powodu, że on nie panikuje. Mhm. Nawet jak jest pod presją dwóch, trzech zawodników, to nie pozbywa się piłki w bezsensowny sposób, tylko stara się ją po prostu rozegrać, a to jest bardzo cenne w tym sektorze boiska. Zanim przejdziemy sobie do kolejnego tematu, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania naszego kanału, a także do polubienia profilu Wielka Wisła na Facebooku. I mamy pytanie od kibica. Czy nie uważają panowie, że Radosław Sobolski zbytnio trzyma się pierwszej jedenastki, ze skrom wynik pewny, a na boisku gra Żunka z kontuzją, Luis Fernandez, Jaroch i stoperzy, którzy praktycznie nie odpoczywają. Zmienia stale te same ogniwa w trakcie meczu, niezależnie od wyniku. Moim zdaniem to jest jakieś, nie wiem jak to określić, czepianie się, o tak bym to mówił. No, gra skład, który robi wyniki, no i tyle. No, możemy na takiej zasadzie, nie wiem, trudno mi nawet się ustosunkować do tego. A ta kontuzja Dawida Żunki, ona faktycznie... Ale skoro gra, to znaczy, że nie jest na tyle poważna, żeby nie mógł grać. No, kiedyś już, nie wiem, czy w tym programie, czy w jakiejś innej audycji mówiłem, że Paweł Brożek mi powiedział kiedyś, że piłkarz w pewnym wieku przeważnie wychodzi na środkach przeciwbólowych na boisko i to jest naturalna rzecz, po prostu pewne urazy, mikrourazy się na siebie nakładają.
skoro Dawid Dżunka jest na tyle zdrowy, żeby grać, dostaje zgodę lekarza, no to widocznie nie ma przeciwwskazań, żeby wychodził na boisko. I tyle, no. Nie wiem, no drużyna wygrywa 3-0, takie trochę szukanie problemów na siłę, no. Nie wiem, no. To znaczy, nie wiem, no można by było takie pretensje zgłaszać, nie wiem, gdyby Wisła A miała, nie wiem, 10-12 punktów przewagi, w zasadzie prawie pewny awans, no dobra, sprawdzamy sobie zawodników, ustawiamy, szukamy już pod kątem przyszłego sezonu, albo była w sytuacji, gdy nie gra o nic i jest to już sezon stracony, więc tutaj też już sobie próbujemy różne ustawienia. No Wisła ma dokreślony cel do zrealizowania. Czemu ma trener zmieniać stoperów po to, żeby tylko zmieniać? No też ta formacja przeszła jakąś metamorfozę w zimie. W zasadzie można powiedzieć, że doszło dwóch nowych ludzi, bo tak z takiego podstawowego składu utrzymał się Jaroch i Łasicki, bo Montenis był takim dochodzącym tym stoperem, raczej trzecim w hierarchii, doszedł lewy obrońca, więc też no, chodzi o to, żeby oni się trochę zgrywali. Poza tym no, stoperzy zazwyczaj grają całe mecze, no, rzadko się zmienia stoperów, zmienia się skrzydłowych, zmienia się napastników, czasem ludzi w środku pola, no a stoperzy to są tacy zawodnicy, którzy zazwyczaj, jeśli nie trzeba ich zmieniać z powodu, nie wiem, kontuzji albo jakiegoś zagrożenia, no ma żółtą kartkę i może dostać czerwoną, no to raczej się tego nie rusza. No, ja już tu wcześniej mówiłem, że trener Sobolewski stawia na stabilizację w składzie. No, oczywiście no, są trenerzy, którzy szukają różnych ustawień na każde mecze, są tacy, którzy po prostu jak im jakaś jedenastka wypali, to raczej się jej trzymają. No, ja nie jestem trenerem, można to sprawdzać statystycznie, co jest lepsze, co gorsze, no ale dopóki trenera bronią wyniki, no to ja się nie będę tutaj czepiał, że nie zmienił stopera w Bełchatowie w meczu ze Skrą. Na szczęście dożyliśmy takiego momentu, że możemy się czepiać właśnie na takie bzdury, że tak to nazwijmy, a nie o wynik, więc może lepiej tak, niż abyśmy mieli rozmawiać dzisiaj w ponurych nastrojach. Pytanie od widza, co się dzieje z Momo Sisse? Czy on ma zamiar wrócić do Niemiec? No i jak wygląda sytuacja zawodników, którzy się rehabilitują? No, co się dzieje z Momo Sisse? Przegrywa walkę o miejsce w składzie. Ja przypomnę tylko, że o ile mnie pamięć nie myli, to Momo Sisse jest chyba na liście tych 8 zawodników, tak? Którzy w grudniu usłyszeli, że będą mieć mniejsze szanse na grę, no więc nie gra, no pewnie zagra w sparingu z Odrą Opole w piątek. Co do pozostałych zawodników rehabilitujących się, no to Konrad Łuszkowski miał wrócić do treningów od tego tygodnia. Kuba Błaszczykowski i Zdenek Ondraszek idą swoim cyklem. No i trzeba się będzie przyglądać. No myślę, że tutaj kwestia jeszcze jest Kamila Brody, jak on będzie reagował na obciążenia treningowe, bo on jest bardzo delikatnie wprowadzany w treningi. I chyba to są wszystkie urazy. A Igor Sapała no, przechodzi rehabilitację po złamaniu. Nie wiem, czy on będzie jeszcze w stanie w tym sezonie zagrać. Basza podobno miał ten uraz lekki i bardziej jego nieobecność w Bełchatowie była spowodowana dmuchaniem na zimne niż tym, żeby to była jakaś poważna sprawa. Jeszcze Alan Uryga, który już tam jest w kadrach meczowych, więc jego chyba raczej trudno już traktować jako rehabilitanta. Teraz tylko kwestia budowania formy sportowej, no i musi ją budować przez sparingi, przez treningi, przez sparingi. No, nikt na siłę nie będzie zmieniał pary stoperów, która dobrze funkcjonuje. Także po prostu musi być cierpliwy i czekać na swoją szansę. A co z rezerwami Wisły Kraków? Czy sprawa ma szansę na pozytywny finisz już teraz, pyta jeden z kibiców? Myślę, że jest to temat drugorzędny w tym momencie i mało kto się nim w klubie zajmuje, tak bym to chyba ujął. Myślę, że tak jak powiedział Grzegorz, wszystkie ręce są skierowane na pokład i po pierwsze liczy się to, jak drużyna będzie się prezentować w lidze, a dwa, myślę, że w klubie zajmują się w tym momencie domykaniem spraw związanych z pozyskaniem inwestora i to jest jakby sprawa, która priorytetowa dla przyszłości Wisły,
A jeśli ten inwestor się pojawi rzeczywiście i sprawa zostanie domknięta, a jak słyszę, posuwa się mocno do przodu, to znaczy są przekazywane już tam pewne dokumenty i idzie to po prostu do przodu w takim rytmie, w jakim miało iść, no to myślę, że jeżeli ten inwestor wejdzie, to i na pewnym etapie sprawa rezerwy powróci. Nie jest to żadną tajemnicą, to jest jakby oczywista sprawa, że taki klub jak Wisła powinien mieć rezerwę i pewnie wcześniej czy później ją będzie miał. Czy to od następnego sezonu już? Dzisiaj nie sądzę, żeby nawet Jarosław Kulecki jako większościowy właściciel klubu znał odpowiedź na to pytanie. Ja myślę, że tutaj też sprawa może się rozbić trochę o związek, bo związek też ma jakąś tam określoną wytrzymałość i cierpliwość. No, Wisła jednak na jakąś deklarację musi podjąć, bo oni też muszą wiedzieć, jak w przyszłym sezonie będzie ta czwarta liga wyglądać i na pewno im jakiś termin Wiśle wyznaczą, że będzie musiała się określić i myślę, że ten termin jest już, będzie taki dość krótki, więc dla Wisły może być to też kłopotliwe, bo po prostu się pewne sprawy jeszcze nie do końca powyjaśniają, a trzeba będzie jakąś tam deklarację złożyć i może to przesunąć o rok jeszcze powołanie tej drużyny rezerw. A no dobrze by było, żeby już od przyszłego sezonu jednak Wisła miała te rezerwy. Ale jak to się rozwinie, mówię, no są sprawy ważne i ważniejsze. Panie Grzegorzu. Teraz są te ważniejsze. Na ta, po prostu skoncentruje się w klubie na tych ważniejszych sprawach niż na rezerwie. Panie Grzegorzu, czy na ile punktów stać Wisłę do końca sezonu i ile pana zdaniem Wisła tych punktów faktycznie zdobędzie? Wierzy pan w to, że Wisła wygra wszystko do końca? Jejku, ja strasznie nie lubię się bawić w jakieś przewidywania, typowania. No ale mamy takie humory dobre po sześciu wygranych, no to troszeczkę może podyskutujmy na ten temat. No może, no nie wiem ile zdobędzie, no myślę, że wszystkie jakieś tam wskazania pokazują, że do tego awansu trzeba mieć ponad 62-3 punkty minimum, no więc powinna Wisła jeszcze zdobyć, wygrać przynajmniej 7, myślę, że 8 meczów, gdyby wygrała to z tych 10, które zostało, to awans byłby pewny, 7 może dać awans bezpośredni, ale niekoniecznie, no. Dalej margines błędu jest bardzo mały, dalej Wisła musi w zasadzie każdy mecz wygrywać, no wiadomo, że czekają teraz naprawdę już takie mecze prawdy, które mecze z bezpośrednimi rywalami, czyli z ŁKS-em, z Ruchem, z Termaliką, z Puszczą Niepołomice, to będą mecze, które naprawdę teraz pokażą siłę tej drużyny, jej charakter, bo w zasadzie po tych meczach te wszystkie oczekiwania zweryfikujemy. Można powiedzieć, że Wisła do tej pory nadrobiła to, co zawaliła jesienią, złapała już taki kontakt z tą ścisłą czołówką. Ta wizja drugiego miejsca nie jest już jakąś tam mrzonką, bajką, tylko już widać te plecy Ruchu Chorzów czy nawet ŁKS-u, ale jeszcze trzeba ich właśnie dogonić, złapać za te plecy i wyprzedzić. No więc tak naprawdę dopiero tutaj się to wszystko rozstrzygnie. No, jedyne, co można powiedzieć, to mam wrażenie, że Wisła już zrobiła na tyle punktów, że ta strefa barażowa, czyli no, szanse na awans przez baraż, ma już wszystko w swoich rękach, nawet jakiś tam lekki zapas punktowy, więc o to można być spokojnym, że emocje związane z walką Wisły o awans do Ekstraklasy będą trwały praktycznie do końca. Natomiast mówię, jeśli chodzi o to drugie miejsce, czy pierwsze, czy drugie, no to wszystko teraz przed Wisłą. No i chcę to dziś ująć. Ja bym się zgodził tutaj, że 7 wygranych to już może być wystarczające, żeby uzyskać bezpośredni awans. Wisła moim zdaniem tymi 6 zwycięstwami dała sobie przede wszystkim szansę.
to jest, żebyśmy w ogóle tą dyskusję mogli prowadzić. Zwiększyła sobie też margines błędu na finiszu, co też jest niezwykle cenne. Natomiast jedno bym tylko dodał, że naprawdę nie deprecjonowałbym też tych wygranych, bo często się tak spotykam z opiniami, że dopiero teraz przed Wisłą są te prawdziwe testy, a te, które były, to tak łatwo się... No nie, to tak trochę nie działa, bo zadam takie jedno proste pytanie, jaki wynik osiągnął Brukbet w meczu z GKS-em Katowice wiosną? Zagadkę, jak już tutaj padła zagadka wcześniej. U siebie. No więc, ja się zgadzam z tobą, że... Zadam drugie pytanie. Jaki wynik pod Beskidzie, które też ma aspiracje ekstraklasowe, osiągnęło Bełchatowie ze Skrą? No, przegrało. To jest pierwsza liga i wiemy już, bo wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że tutaj każdy może każdego ograć, tu każdy może z każdym stracić punkty, więc taki mój apel, nie deprecjonujmy tego, co ta drużyna osiągnęła, wygrywając 106 spotkań, bo sobie ciężko na to zapracowała, a wśród tych 6 zwycięstw jest również wygrana w Gdyni z Arką. Wiem, że w tym sezonie nie jest to może jakiś wielki wyczyn, bo wiele drużyn tam to zrobiło, ale jednak trzeba było tam pojechać, na tym bardzo ciężkim boisku te 3 bramki strzelić i wygrać, więc Wisła dała sobie szansę, Wiśle mają świadomość, że jeszcze nic tak naprawdę nie zostało wygrane, wszystko przed drużyną, ale no trzeba docenić to, co już tej wiosny piłkarskiej udało się zrobić, bo dzięki temu dzisiaj Wisła, tak jak Grzegorz powiedział, już nie mówimy science fiction w kwestii bezpośredniego awansu, tylko jest to całkiem scenariusz, który możemy rozważać realnie. Ja się zgadzam z tobą, że nie chcę absolutnie deprecjonować tych zwycięstw Wisły, bo naprawdę w tej lidze, tak jak mówisz, nie ma praktycznie łatwych, poziom jest naprawdę bardzo wyrównany, w sensie takim, że o punkty w każdym meczu jest każdemu po prostu trudno, nikt nie wygrywa po prostu łatwo i przyjemnie, no UKS wygrywa z trudem, może poza meczem z Chrobrym, Gruch Chorzów, sami widzimy w jaki sposób zdobywa punkty, że to są, gdyby Wisła w takim stylu te punkty zdobywała, to myślę, że byłoby tu więcej lamentu niż radości. Natomiast mi chodziło o to, że te mecze prawdy, które nadejdą, to będą właśnie takie mecze już bezpośrednie. No jednak jeśli pojedzie się na ten Stadion Śląski z Ruchem przy tej presji, to będzie jakiś egzamin dojrzałości dla drużyny. Jeśli pojedzie się na ten stadion UKS-u, który też się pewnie na mecz z Wisłą wypełni w komplecie, to też będzie jakaś taka, no taki, mówi się, że Wisła ma jakieś tam 8-9 finałów, ale to będą takie, no naprawdę, prawdziwe finały, taki mecz być albo nie być. Choć oczywiście, no niekoniecznie jakaś tam strata punktów w Łodzi czy w Chorzowie zadecyduje o sukcesie lub nie. Natomiast no mówię, no to będą dla mnie, ja mówiłem pod tym kątem, że to będą dla mnie takie testy dla drużyny. Na ile ona jest też odporna psychicznie i potrafi sobie poradzić w takich meczach konkretnym rywalem, musimy wygrać i tyle, bo to będzie też taki trochę test przed ewentualnymi barażami. No ja bym to porównał do tego, że pierwszy semestr to takiego ucznia, który zawalił pierwszy semestr, w drugim podciągnął się z ocenami i został dopuszczony do matury, a ta matura po przerwie, te egzaminy maturalne się zaczną po przerwie na kadrę już tak od może trochę teoretycznie, powtórzę teoretycznie, łatwiejszego sprawdzianu z Chrobrym, Głogów, ale później rzeczywiście nadejdą. No to bezpośrednie mecze i albo Wisła ten test zda, i powiemy wtedy, że zasłużyła na awans do ekstraklasy, albo nie. I wtedy będzie się pewnie bić w barażach, bo rzeczywiście tutaj sobie już wytworzyła taką sytuację, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby z tej szóstki wypadła na koniec sezonu. To jeżeli chodzi o te baraże, to dobrze byłoby zająć trzecie miejsce, bo wtedy są 2 spotkania u siebie rozgrywane, jeżeli się awansować do finału. Nie ma żadnej reguły. 2 lata temu w barażach, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej lidze gospodarze nie wygrali ani jednego meczu, więc to też nie jest tak, że to własne boisko jest takim super atutem. Zresztą tak patrząc na mecze Wisły w tym roku, to mam wrażenie, że łatwiej się wygrywa na wyjazdach niż u siebie.
No chyba... strzela więcej bramek, to na pewno. No najbardziej pewnie głębiej się bronią te drużyny, które przejeżdżają na Reymonta, tak? No, wychodzą z założenia, żeby nie stracić bramki, tak? TKS Tychy na przykład. Nie, no oczywiście, żartuję trochę, no wiadomo, że lepiej chyba grać u siebie i na pewno, jeśli będzie taka możliwość, znaczy jeśli będzie, no drużyna będzie o ten przywilej walczyć do końca, natomiast no to różnie może być. Rozumiem. Teraz pytanie, kto jest poza nami oczywiście najmocniejszą drużyną w tym sezonie, pyta Janusz. Trudne pytanie, bo te drużyny z czołówki są naprawdę bardzo różne w stylu. No każda ma swój jakiś atut. To jest tak, że tak, inaczej gra Ruch Chorzów, który bazuje na innych elementach niż na przykład taki UKS, który stara się kreować grę. Trochę jest w tym, myślę, zbliżony do Wisły. Jeszcze inaczej gra Brukbet, który miał wiele takich spotkań, gdzie się cofał wręcz z drużynami teoretycznie słabszymi, by później je skontrować. No ja myślę, że każda z tych drużyn ma atut. Trudno to tak wyważyć jednoznacznie, która z nich jest rzeczywiście najgroźniejsza. Ja bym się nie podjął takiej oceny. Przykład jeszcze innej drużyny, Podbeskidzie, które dzisiaj jest poza szóstką, no miało takie mecze, gdzie wow, naprawdę się to fajnie wyglądało, ale to z kolei jest chimeryczna bardzo drużyna, która potrafi zagrać bardzo słaby mecz, wręcz fatalny, by tydzień później, no mówię, prezentować się znakomicie. Ta pierwsza liga pod tym względem jest dość specyficzna. No ja mimo wszystko bym jednak wskazał na UKS, że to jest no, tak najbardziej klasowa drużyna, najbardziej gra taki najbardziej nowoczesny futbol, stara się przynajmniej taki grać i ma chyba też jakościowo najlepszych piłkarzy. Jak oceniają panowie hiszpański zaciąg na podstawie meczów, które się już odbyły? Kto na plus, kto na minus? No, najlepszym dowodem na to, że to są trafione transfery, bo tak, Wisła wygrała 6 meczów. Przykład tego ostatniego 5 zawodników w podstawowym składzie to są nowi gracze. No więc no, widać, że to się sprawdza. Skrzydłowi. No, Wisła miała deficyt tutaj duży na bokach jesienią. Dzisiaj skrzydłowi ten mecz w Bełchatowie był takim, można powiedzieć, w jakimś sensie kropką na D tego pierwszego okresu po wznowieniu rozgrywek, bo zarówno Alex Muley, jak i Miki Villar strzelili po golu, ale to są piłkarze, którzy uczestniczyli również w golach we wcześniejszych meczach, notując asysty, czy tak jak w przypadku Muli, gdy w meczu z Odrą Jarok, nie, z Techami, Jarok dobijał jego strzał, to też miał udział. Miki Villar, który teoretycznie prezentował się słabiej niż Mula, nie był tak efektowny, ale jak się na spokojnie zastanowić, to tak, asysta w meczu z Resowią, asysta drugiego stopnia w meczu z Arką i jeszcze jedna bramka tego. No i teraz bramka z tobą. Plus teraz gol, więc to bronią tych zawodników liczby. O Żonce już mówiliśmy tutaj, że no to w ogóle lewa obrona dzisiaj, a jesienią to nie była ziemia w Wiśle, to w ogóle nie ma o czym mówić. No i myślę, że no mimo wszystko James Igbekeme jest tutaj takim największym objawieniem, bo wprowadził taką zupełnie nową jakość do drugiej linii. Tachi może nie jest aż takim zawodnikiem, którym powiemy właśnie wow, ale Wisła zrobiła ruch, ale no też faktem, że wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie się broni. Trochę mam, więcej oczekiwałem od tego, co przynajmniej na początku pokazywał również w sparingach od Sergio Benito. No on jednak po tych ostatnich wejściach na boisko no nie daje moim zdaniem aż tyle drużynie, ile można by było oczekiwać, no ale to chyba wszystkich już wymieniliśmy, tak? Tak. Igor Zapała, no tu jest jakby osobnym przypadkiem, no bo Zapał kontuzję, to pech. Więc no podsumowując, większość transferów wydaje się być trafiona, a nigdy nie ma 100% skuteczności, więc i tak wydaje mi się, że ten procent póki co się broni, jeżeli chodzi o grę nowych piłkarzy. I co warto nadmienić, i pewnie jest to jakiś sposób zasługą trenera Sobolewskiego, bo mu to trzeba po prostu oddać, lepiej grają też zawodnicy ci, którzy w Wiśle już byli jesienią, a dzisiaj prezentują się znacznie lepiej. Nie wiem,
pierwszy przykład z brzegu, Borys Molteniec, który dzisiaj no, jest zupełnie innym piłkarzem, dobrze przygotowany fizycznie, mentalnie do grania. Prezentują po prostu wyższą formę ci zawodnicy, którzy już tu byli jesienią. No, ja się generalnie zgadzam z oceną Bartka. No, trudno, żeby ona też była inna, bo wszyscy oglądamy mecze, mamy podobne wnioski. No, nie będziemy mówić na białe, czarne, a na czarne, białe. No, mi się najbardziej z tego zaciągu oczywiście podoba Mula, a teraz też no, i Bekeme, a także ten Dżunka, no, ta trójka wyraźnie, jak gdyby, znaczy ta trójka jest taka, która, no tych trzech piłkarzy naprawdę dodało jakości drużynie, to są mocne ogniwa Wisły i naprawdę te transfery na razie są na duży plus. Pozostali tak samo, no nikt specjalnie nie zawodzi, no ten Benito też nie był ściągany jako podstawowy napastnik, tak z tego co pamiętam, jak mówił Kiko Ramirez, że to będzie taki zawodnik, który ma się przydawać na końcówki meczów, no Wisła tak poza, no wiadomo, była ta końcówka taka, dwa razy potrzebowała jakiegoś takiego ognia z ławki w końcówkach, w tych meczach z Tychami i z Odrą. A w pozostałych meczach to już raczej były te końcówki w miarę spokojne. Wynik był rozstrzygnięty, więc też jak on wchodził, czy tam nawet nie wchodził, bo chyba z tym w meczu, tym ostatnim u siebie z Tychami, to nie wszedł. Nie zdążył chyba wejść. Był przygotowany do zmiany, ale nie zdążył. Tak więc też no, jak on już wchodził, to miał może zadanie takie, żeby bardziej tuż utrzymać piłkę. Wisła już też nie była tak ofensywnie nastawiona do grania, żeby on miał się okazję wykazać. No, zobaczymy, no może jeszcze przyjdzie jakiś taki mecz, w którym jego wejście z ławki po prostu da Wiśle punkty albo coś ważnego zrobi po wejściu. No, na razie jest Rodadok, który wygrywa z nim rywalizację i to w ogóle nie... Nawet nie było chyba takiego założenia, żeby miał grać ktoś inny, a nie Rodado, więc on też jeszcze trochę tak dzieli to miejsce z Żyrą, więc raz chodzi Żyro, raz on, więc nie ma też jakiejś tam super sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o Taciego, no to też wywalczył sobie miejsce w składzie, jednak pamiętajmy, że to jest stoper, więc no, on był tak ściągany jako taki trzeci stoper. Nikt nie wiedział, co będzie z kolejem, czy odejdzie, czy nie, co będzie zalane mu Rygą, więc był potrzebny trzeci stoper. To, że wywalczył sobie miejsce trochę na innej pozycji, no to świadczy o tym, że ma umiejętności, skoro trener zdecydował się, żeby go wykorzystywać na innej pozycji. I w miarę jest zadowolony z jego gry chyba. A Joseph Cole, wiadomo, czy on odejdzie, czy nie? Pojawiają się znowu informacje, że mógł być wypożyczony. Jak to na dzisiaj? No, na dzisiaj Wisła odrzuciła ofertę ze Szwecji. Być może Szwedzi wrócą z lepszą, natomiast na ten moment została ta oferta odrzucona. To miał być transfer definitywny, tak? Wydaje mi się, ponieważ Wisła miała płacić część pensji. Czyli wypożyczenie, okej. Myśl tej oferty. Jasne. Między innymi z tego powodu ta oferta została odrzucona, natomiast no, w Szwecji jeszcze okno transferowe trwa 10 dni, czy nawet 11, więc no nie można wykluczyć, że Szwedzi wrócą z jakąś lepszą propozycją i do tego transferu dojdzie. No, na dzisiaj kolej jest piłkarzem Wisły. To takie są fakty. Rozumiem. Pytanie od widza. Czy jest sens, żeby Wisła płaciła taką kasę za możliwość organizacji konferencji prasowej na stadionie? Czy gdyby była organizowana na przykład w budynku hali lub ośrodku w Myślenicach, to byłaby duża strata medialna dla klubu? Ale to jest już temat zamknięty. No, Wisła już nie płaci za tą salę. Konferencja była... Tak naprawdę rozbiło się o jedną konferencję, gdzie rzeczywiście miasto krzyknęło jakąś, moim zdaniem, absurdalną kwotę za tak naprawdę 15 minut konferencji krzyknąć 1000 zł. To nie wiem, dla mnie wydaje się to absurdalna kwota. Natomiast, miasto zarabiać na Wiśle. No, wydaje mi się, że to nie jest partnerska stawka, tak bym to ujął. Natomiast no, Wisła zareagowała w najlepszy sposób. Trochę w myśl, że dwa razy traci.
paręset złotych, 200-300 złotych zrobiono dodatkową ściankę i konferencja już przed meczem ze Skrom była w biurach, za które Wisła płaci stały czynsz, a miasto nie zobaczy w związku z tym złotówki za kolejne konferencje przedmeczowe, no bo te pomeczowe są w pakiecie i tyle. Tematu już nie ma tak naprawdę. Rozumiem. Pytanie, dwa ostatnie pytania. Luis Fernandez czy Carlitos według panów? Kto lepszy? Ja myślę, że jednak Carlitos. No Carlitos się sprawdził na poziomie ekstraklasy w sposób taki no, spektakularny. Z brukurem strzelców w ekstraklasy. No jednak póki co Luis Fernandez jest królem zaplecza ekstraklasy pierwszej ligi. Więc na ten moment Carlitos. Jednak Carlitos. Znaczy, tak, zgadzam się z Bartkiem. Natomiast ja uważam, że oni są bardzo podobni do siebie, jeśli chodzi o styl gry. Chociaż no, Fernandez gra tak trochę cofnięty, bo Carlitos to był takim typowym napastnikiem. Fernandez jednak gra tak, no, rozgrywa akcję, utrzymuje się przy piłce, potrafi się popisać świetnym podaniem, jak przy trzeciej bramce w Bełchatowie. No mają. Myślę, że Luis Fernandez też dałby sobie radę w ekstraklasie. Natomiast czy aż tak, żeby zostać... No, właśnie tutaj mam wątpliwości, dlatego wskazałem na Carlitos. Ale może jeżeli... Natomiast to jest jeszcze przed Fernandezem ewentualnie. Rozumiem. No i na koniec ostatnie pytanie. Chyba od ulubionego Twitterowicza pana Grzegorza, czyli od Janusza Orinara. Czasami się spinacie na Twitterze. No i oj, nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz w jakieś relacje weszliśmy na Twitterze, no ale słucham, zainteresowanie. Spadek to najlepsze, co mogło nam się przytrafić, patrząc z perspektywy czasu. Gdyby nie spadek, to w gabinetach pewnie nadal byłby bałagan. Czy pan się z tym zgadza, panie Grzegorzu? Nie, nie zgadzam się. Spadek nigdy nie jest czymś, co się czymś dobrym i nigdy nie należy w ogóle tak twierdzić, że spadek jest czymś dobrym, bo w gabinetach Wisły nie działo się nic strasznego przed spadkiem. Ten klub w miarę normalnie funkcjonował, natomiast rzeczywiście no, pewne decyzje, które wtedy zostały podejmowane, no, nie okazały się niesłuszne ze sportowego punktu widzenia. Jednak no, oczywiście no, można, wszyscy patrzymy na te decyzje przez pryzmat spadku, natomiast no, gdy one były podejmowane, to też nie było tak oczywiste, że to jest wszystko złe, że zatrudnienie trenera Guli jest złe, że zatrudnienie Jerzego Brzęczka jest złe. Na razie też nie można powiedzieć, że oczywiście ja bardzo pozytywnie oceniam to, co zrobił w klubie Jarosław Królewski, gdy przejął pełnię władzy. Po prostu wprowadził może coś takiego, czego Wiśle rzeczywiście brakowało, czyli to, że jest jeden ośrodek decyzyjny i, no i po prostu ktoś ma swoją wizję, ją realizuje, nie musi się oglądać, czy to się podoba współwłaścicielowi, czy nie, czy trzeba ucierać jakieś stanowiska. Natomiast i tak wszyscy to będziemy oceniać po sezonie. No jeśli Wisła nie wywalczy awansu, to nagle się okaże, że zaciąg hiszpański był zły, że zatrudnienie Kiko było złe, że trzymanie Sobolewskiego na ławce było złe i wyjdzie tysiące różnych ludzi, kibiców, którzy po prostu będą za to wszystko te władze Wisły krytykować. Więc spadek nigdy nie był zły i na razie jeszcze nic takiego wielkiego w Wiśle nie zmienił. No zmieni, jeśli ten proces, o którym mówi Bartek, o którym słyszymy, miejmy nadzieję, że przejęcia klubu przez jakiegoś inwestora, albo może nie tyle przejęcia, ile wspomożenia tego klubu przez tego inwestora okaże się skuteczny, no to wtedy będzie można tak mówić. Ja bym się podpisał pod tym, co mówi Grzegorz. Nigdy spadek nie jest dobry. No to można znaleźć tysięcy sposobów na to, żeby z jakimiś problemami sobie poradzić. Niekoniecznie trzeba się biczować w postaci relegacji do niższej ligi. Ale może dobrze, że są takie problemy w cudzysłowie, a nie jeżeli chodzi... Natomiast jedną rzecz już wiemy na pewno to dzisiaj chyba, bo takie głosy były. Pamiętam jeszcze w momencie, kiedy Wisła się broniła przed tym spadkiem, że spadek będzie oznaczał koniec tego klubu i ja już wtedy stałem na stanowisku, że nie, że no, nawet jeżeli Wisła spadnie, to,
to przetrwa, przetrwała różne zakręty w swojej historii, przetrwa i ten, więc no już wiemy dzisiaj, że przetrwała. A jaka będzie dalsza jej historia, zobaczymy. Spadała już w swojej historii 3 razy wcześniej, to jest 4. spadek. Za każdym razem dawała radę się podnieść, więc myślę, że teraz też da radę. To wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania naszego kanału, także polubienia strony Wielka Wisła na Facebooku. Dzisiaj moimi gośćmi byli dziennikarz Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Bartosz Karcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.